Dzień dobry, witam serdecznie w przedświąteczny wtorek, 22 grudnia. Kolejny czat, kolejne nasze spotkanie, bodaj 27 w tym czasie pandemii. Ostatnie przedświąteczne, ostatnie w tym mijającym 2020 roku. Roku trudnym, jak widzimy wszyscy, niezwykłym, doświadczającym wiele osób, wiele rodzin. Dotknął także i moją rodzinę. Myślę, że wielu będzie chciało o tym roku szybko zapomnieć. Także ja się cieszę, że dobiega powoli końca i wierzę w to, że przyszły będzie lepszy, że będziemy powoli z tej pandemii wychodzili i że nasze codzienne życie będzie po prostu wracało do normalności. Jak zwykle zaczynamy od informacji o liczbie zachorowań. Jak już wielokrotnie o tym mówiłem, nie mamy szczegółowych danych. Natomiast te osoby, które wczoraj otrzymały wynik pozytywny w Szczecinie, to było ich w sumie 147. 12 osób niestety zmarło. Niestety nasze województwo jest aktualnie w czołówce liczby zachorowań, choć w skali kraju ta liczba, jak pokazują te rządowe statystyki, maleje, to jednak u nas sporo się niestety osób dalej zakaża, więc musimy mieć to na uwadze i cały czas być ostrożnymi. Wczoraj zakończyło się też głosowanie w budżecie obywatelskim. Głosowało ostatecznie 27 708 osób, około 1160 głosów oddano papierowo, reszta w trybie elektronicznym. W tej chwili te głosy są liczone, jest analiza projektów pod kątem liczby oddanych na nie głosów i myślę, że niedługo poznamy ostateczne wyniki. Jeżeli chodzi o porównanie do zeszłego roku, no to tych głosów jest parę procent mniej, co trochę nas martwi, ale też mamy świadomość, że ten okres pandemii też promocji budżetu obywatelskiego zbytnio nie służył. Więc czekamy na wyniki i jak tylko będą gotowe, na pewno wszystkich o tym poinformujemy. W miniony weekend też zakończył się jarmark świąteczny. Wciąż działa ten jarmark online. Możecie go znaleźć na stronie www.jarmarkszczecin.eu. Jeśli Wam czegoś jeszcze przed świętami brakuje, to zachęcam, aby tam zajrzeć i w ten sposób także wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że za rok wrócimy do normalnego jarmarku świątecznego w pełnym zakresie, ze wszystkimi atrakcjami, na które szczególnie najmłodsi w naszym mieście czekają. Wszelkie bieżące informacje znajdziecie na stronie www.wiadomościszczecin.eu. Polecam. A teraz przechodzimy do pytań. Pan Grzegorz pisze, 21 września informował Pan, że Straż Miejska zajmuje się sprawą braku samochodu na ulicy Drozdowa-Żyzna. Minęły 3 miesiące i wrak stoi nadal zdemolowany do granic możliwości. Zatem moje pytanie brzmi, czy jest ktoś, skoro Pan nie może, kto może wyegzekwować działania na Straży Miejskiej z odholowaniem złomu? Jak długo jeszcze wrak ma tam stać? Czy zanieczyszczenia spowodowane rozwalaniem wyżej wymienionego samochodu będą uprzątnięte? Oraz pytanie, kiedy zamierzacie otworzyć przebudowany odcinek Romera Szafera od ulicy Szerokiej. Dziękuję. Mam nadzieję, że pytanie znajdzie odpowiedź. Panie Grzegorzu, sprawa wraku dotyczy miejsca, które jest terenem prywatnym. A zatem Straż Miejska nie ma możliwości bezpośredniego wyegzekwowania, usunięcia tego braku. Może o to prosić właściciela. Gdyby wrak stał na terenie miejskim, na drodze publicznej, a szczególnie gdyby zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego, wówczas moglibyśmy podjąć bezpośrednie działania. Natomiast w tej sytuacji tego zrobić nie możemy. Z informacji, jaką mam od Straży Miejskiej, wynika, że właściciel zobowiązał się do usunięcia tego braku, ale na dzisiaj rzeczywiście jeszcze tego nie zrobił, więc będziemy tę sytuację monitorowali. Natomiast nie mamy instrumentów do wchodzenia i porządkowania terenów prywatnych, bo to leży w gestii każdego właściciela. Co zaś się tyczy ulicy Romera Szafera, to
Przebudowa tego układu będzie kończona jesienią przyszłego, 2021 roku, więc mam nadzieję, że wówczas uzyskamy pełną przejezdność we wszystkich kierunkach. Jak wiecie, będziemy tę drogę otwierali też, tak jak do tej pory, pewnymi elementami, kiedy będzie to możliwe, więc pełne utrudnienia znikną jesienią, natomiast w trakcie tej inwestycji na pewno to, co będzie możliwe, będzie udostępnione mieszkańcom. Pan Jacek pyta. Panie prezydencie, w takie deszczowe dni jak dzisiaj jest duży problem z normalnym przejściem pod byłym hotelem Piast, ponieważ jest tam jedna wielka kałuża. Wysyłam film. Pozdrawiam. Panie Jacku, przekażemy informacje do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, natomiast zachęcam wszystkich do korzystania z aplikacji Alert. Można tam zrobić zdjęcie, przesłać te informacje do nas, wtedy my lokujemy ją w odpowiednich służbach miejskich i tam są podejmowane w tej sprawie interwencje. Ale tą sprawą na pewno się też zajmiemy. Pan Damian. Dzień dobry, panie prezydencie. Dlaczego w tak trudnym, niepewnym czasie podniósł pan opłaty za strefę płatnego parkowania? Czy naprawdę wierzy pan w to, że podwyżki zmienią nawyki komunikacyjne kierowców? Czy dzięki podwyżkom będzie więcej wolnych miejsc parkingowych? Panie Damianie, temu służy zmiana zasad w strefie płatnego parkowania, abyśmy uzyskali większą rotację. Na przestrzeni ostatnich parunastu lat liczba samochodów w Szczecinie wzrosła o parę dziesiąt procent. W tej chwili to jest ponad 330 tysięcy aut. Zatem gdybyśmy pozwolili parkować bez strefy płatnego parkowania, czy też w starych stawkach i na starych zasadach, wówczas praktycznie to parkowanie w centrum byłoby niemożliwe. Dlatego wprowadzamy nowe zasady i nowe rozwiązania. Będziemy uprzywilejowywać mieszkańców Szczecina, którzy płacą tutaj podatki. Te osoby będą mogły korzystać z abonamentów. Pozostałe osoby nie będą mogły korzystać z abonamentów, a zatem na pewno będzie to działanie, które wymusi rotację i spowoduje, że te miejsca w ścisłym centrum będą się dla samochodów pojawiały. No nie ma innej drogi, żeby upłynnić ten przepływ pojazdów w ścisłym centrum, abyśmy mogli dojechać do instytucji, do tych miejsc, w których chcemy szybko załatwić swoje sprawy i odjechać. To ścisłe centrum raczej nie preferujemy jako miejsce do stawania na 8 godzin po to, żeby pójść do pracy. Ewentualnie ci, którzy wykupują abonamenty, są mieszkańcami Szczecina, będą mogli z tego korzystać. Więc taka idea przyświecała zmianom w strefie płatnego parkowania. Zresztą strefa będzie nieco większa. To też wynika z wniosku wielu mieszkańców, którzy będąc na granicy strefy, byli pod presją samochodów, które parkowały tam przez cały dzień po to, żeby nie płacić, a być w pracy czy funkcjonować w tej części objętej strefą płatnego parkowania. Stąd szerszy zakres strefy, też pojawią się parkingi nowe, w tym będziemy budowali pod trasą zamkową za chwilę pierwszy wielopoziomowy parking, więc tych zmian będzie rzeczywiście sporo. Pani Paulina pyta, witam. Kiedy jest przewidziane spotkanie dotyczące ustalenia nowych zasobów miasta odnośnie mieszkań? Piszę pisma cały czas i jestem zbywana paragrafami. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Pani Paulino, rozumiem, że tak wnioskuję z Pani pytania, że chodzi o zasób docelowo komunalny. Z tym jest jakiś problem w Pani przypadku. Więc te zasady są co roku ustalane i ta lista lokali, ona jest weryfikowana każdego roku, więc będzie też weryfikowana w roku 21. Jakie mieszkania są w zasobie komunalnym? No, te, które są w 100% kamienicach należących do miasta, te, które są w kamienicach, gdzie są wspólnoty mieszkaniowe, ale gdzie my jako miasto możemy podejmować decyzje, i te mieszkania w budynkach, które są przeznaczone choćby do rozbiórki, tych też nie sprzedajemy, bo rozumiem, że pewnie chodzi Pani o informacje na temat sprzedaży lokalu. Więc takie są priorytety. Sprzedajemy generalnie te lokale, które są we wspólnotach, w których miasto stanowi mniejszość udziałowców. Natomiast jeżeli interesuje Panią konkretna sprawa, bardzo proszę do mnie napisać. Spróbuję wyjaśnić te kwestie, żeby nie była Pani zbywana paragrafami. Może uda się to wyjaśnić w sposób bardziej czytelny i przejrzysty odnośnie lokalu, który Panią szczególnie interesuje. Pani Anna. Witam, panie prezydencie. Czy wiadomo, co ze szkołą po feriach? Czy dzieci będą mogły wrócić do szkolnych ławek? Pozdrawiam, życzę wesołych
świąt dla Pana i całej rodziny. Bardzo dziękuję za życzenia, Pani Anno. Jak przekazują nam informacje przedstawiciele kuratorium Ministerstwa Edukacji, po feriach w pierwszej kolejności do szkoły powinny wrócić dzieci z klas 1-3, a więc ci najmłodsi, którzy rzeczywiście z pracą zdalną przez komputer no mają sporo problemów, szczególnie jeśli rodzice udają się do pracy. Takie są zapowiedzi ministerstwa. To nie jest nasza decyzja jako miasta, ale właśnie rządowa. No myślę, że powoli, jeżeli ta skala zachorowań będzie utrzymywała się na relatywnie niskim poziomie, powoli te dzieci najmłodsze będą wracały, a później zapewne starsze. Więc taki jest na dziś plan, ale ostatecznych decyzji, chcę podkreślić, w tej materii nadal nie ma. Pan Jan pyta, kiedy szczepienia na COVID dla seniorów i jak się zapisać? Panie Janie, proszę obserwować nasze strony. Nie znamy jeszcze szczegółów. Oczywiście trwają uzgodnienia na polu rządowym przede wszystkim co do sposobu i form realizowania tego procesu szczepień. Wiemy, że w pierwszej kolejności będą szczepieni pracownicy służby zdrowia, a później nasi podopieczni w domach pomocy społecznej, personel tych domów pomocy społecznej, a potem wszyscy seniorzy, którzy wyrażą taką wolę. Natomiast szczegółowe informacje na to jeszcze trzeba poczekać. Mamy nadzieję, że w ciągu paru dni poświątecznych to się rozstrzygnie, bo ta grupa zero będzie szczepiona już, jak słyszymy w zapowiedzi medialnych, od drugiego dnia świąt, mniej więcej 26-27 grudnia. Pani Barbara. Witam, Panie Prezydencie, jestem mieszkanką TBS-u przy ulicy Sowińskiego. Co z rozwalonymi śmietnikami, do których włamują się bezdomni i przygodni mieszkańcy podrzucający nam śmieci i meble. Pani Barbaro, sugeruję, żeby te uwagi skierować również, my też je przekażemy do TBS-u. Zarządca TBS-u na pewno będzie starał się poradzić sobie z tego typu sytuacją, jeżeli tam rzeczywiście są uszkadzane te śmietniki. No, trzeba w jakiś sposób o to zadbać. Na pewno znajdzie na to jakiś skuteczny sposób. Pan Patryk pyta. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Czy jest Pan zwolennikiem budowania dużych rond na dużych skrzyżowaniach z sygnalizacjami świetlnymi i czy drogi najbardziej ruchliwe, które posiadają dwie jezdnie, powinny zostać przebudowane na czterojezdniowe? No, skomplikowane dość pytanie, Panie Patryku. Ja generalnie jestem zwolennikiem rond. Uważam, że przepustowość skrzyżowań z rondami jest wyższa niż tymi sygnalizacją świetlną. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale my w Szczecinie mamy dobre doświadczenia z rondami. Natomiast ronda z sygnalizacją świetlną, no to są jeszcze bardziej skomplikowane elementy układu komunikacyjnego. Natomiast dwie jezdnie na cztery jezdnie to raczej w Szczecinie jest trudne do zrobienia. Raczej chyba miał Pan na myśli drogi dwupasmowe, czy będą przebudowane na czteropasmowe. No, tam, gdzie jest to możliwe i jest to sensowne, to oczywiście o tym myślimy, natomiast trzeba pamiętać, że poruszamy się w takiej no, bardzo wrażliwej komunikacyjnie tkance miejskiej, czasem nawet dobudowanie dwujezdniowej drogi korkujemy się w ścisłym centrum miasta. I taki przykład choćby właśnie, gdy zjeżdżamy ulicą Warcisława, no to wjeżdżamy do samego środka Niebuszewa, więc widzimy sami, że pewne procesy, nawet jeżeli są rozwiązywane komunikacyjnie wokół ścisłego centrum miasta w taki nowoczesny, wielojezdniowy sposób, no to później niestety w ścisłym centrum tutaj trafiamy już na określone problemy. Więc to są bardziej skomplikowane sprawy. Myślę, że sporo nam pomogą w tej chwili remonty, które będą robione właśnie na Alei Wyzwolenia, przebudowa linii tramwajowych, przebudowa Placu Rodła, więc to są te elementy, które poprawią układ komunikacyjny, natomiast wszystkich problemów zapewne nie rozwiążemy. Pani Kasia pyta, czy Panie Prezydencie, czy będą półkolonie w szkołach? Rozumiem, że pyta Pani o teraz ten czas ferii. No niestety szkoły są wyłączone z użytkowania, więc poza tymi przedszkolnymi grupami, które funkcjonują, pozostałe dzieci pozostają w domach, więc
więc tutaj półkolonie raczej nie będą realizowane. Pani Patrycja, witam, czy wiadomo coś odnośnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie ferii zimowych? Pani Patrycjo, nie mam wiedzy na ten temat. No tutaj trzeba by się kierować do ZUS-u jako tego podmiotu, który dysponuje wiedzą i wypłaca te zasiłki. Miasto nie pośredniczy w tego typu świadczeniach. Pani Agnieszka pyta, dzień dobry Panie Prezydencie, czy wie Pan, gdzie i kiedy będzie można uzyskać informację o możliwości szczepienia lub zapisania się na szczepienie przeciwko COVID-owi? Czy Urząd Miasta ma jakieś informacje na ten temat? Pozdrawiam, życzę spokojnych świąt. Dziękuję Pani Agnieszko. Tak jak powiedziałem wcześniej, pierwsza grupa, grupa zero, to są pracownicy służby zdrowia, później seniorzy w domach pomocy społecznej. O tym wiemy i to, do tego się przygotowujemy w pierwszej kolejności. Natomiast no, pozostałe zasady pewnie będą w najbliższych dniach nam przekazywane i jako miasto będziemy w tym uczestniczyli, natomiast tych szczegółów jeszcze nie znamy, nie wiemy, w jakich partiach do Szczecina będą te szczepionki trafiały. Wiemy też, że na razie jest jedna, ale pewnie będą dwie, może nawet trzy rodzaje szczepionek, więc to wszystko jeszcze przed nami. Tutaj wszystkie decyzje są w rękach rządu. My pełnimy taką funkcję pomocniczą, usługową. Oczywiście chcemy stworzyć warunki, żeby jak najwięcej osób chętnych mogło się zaszczepić, bo to wydaje się najlepsze rozwiązanie, aby powrócić do normalności i powstrzymać pandemię, która w tej chwili no, czyni spustoszenie nie tylko w naszym zdrowiu, ale tak naprawdę również w naszej gospodarce. Pan Tomek pyta, Panie Prezydencie, co z Sylwestrem, czy tak zwane fajerwerki będą legalne? No Panie Tomku, no, wiemy, że Sylwester w tym roku jest mocno ograniczony. Wiemy, że zdaje się od godziny 19 nie będziemy mogli poruszać się na zewnątrz. No, chodzi o to, żeby rzeczywiście nie powodować do powstawania skupisk, które będą podnosiły ryzyko zarażenia COVID-em. Więc też i to strzelanie fajerwerków będzie utrudnione, a chyba nawet zakazane. Więc mamy świadomość, że ten Sylwester będzie inny. Niestety raczej będziemy go spędzać w takim wąskim domowym gronie. Wiemy, że restauracje nie będą czynne, hotele też nie przyjmują gości, więc ten czas jest czasem no jednak takiego uspokojenia i trochę innego przeżywania nowego roku i tego dnia, który zawsze był taki szalony, zwariowany i zabawowy. Z tym się niestety musimy już dziś pogodzić. Mam nadzieję, że to ostatni taki Sylwester. Pani Małgorzata, dzień dobry. Panie Prezydencie, w tym roku na SBO głosowało o wiele mniej osób niż w roku poprzednim. Na pewno jest to spowodowane nikłą reklamą ze strony miasta. Informacje pojawiały się prywatnie na Facebookach. Proszę zatem o większe nagłośnienie przy kolejnej edycji. Panie Małgorzato, no mamy świadomość właśnie, że parę procent, to nie jest duża grupa, zdaje się około 3, może 4 tysięcy osób mniej głosowało przy 27 tysiącach oddanych głosów, więc jest to około 10%. W dużej mierze no jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta akcja marketingowa była utrudniona z uwagi na COVID i nie wszystkie kanały można było uruchomić, stąd też ogromna praca osób, które promowały swoje projekty, zachęcały znajomych, przyjaciół do głosowania. Za to bardzo, bardzo tym osobom dziękuję. Pewnie za rok, jeśli będziemy w normalności, to będziemy mogli więcej w tej sprawie zrobić. Ja też ubolewam, że ta liczba jest mniejsza, ale szczerze mówiąc spodziewaliśmy się, że może być to dla budżetu obywatelskiego trudniejszy rok właśnie z uwagi na ten brak kontaktu, na choćby niemożliwość takiego bezpośredniego docierania do tych, którzy głosują na swoim osiedlu, swoim otoczeniu, gdzie chcielibyśmy pokazać projekt, który może być lokalnie zrealizowany. Więc tak to niestety w tym roku zafunkcjonowało. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Pan Damian pyta, czy miasto planuje zbudowanie przystani coś w stylu domskiego zakątka na domskim nurcie w pobliżu nagrobku Paula Roniena i stworzenia tam punktu widokowego.
No nie mam wiedzy, panie Dabianie, na ten temat, ale sprawdzę. Jeśli pan pozwoli, napisze do mnie w tej sprawie, to chętnie odpowiem. Tutaj te plany związane z rozbudową naszej bazy na wodzie, one są, pewne rzeczy już się udało zrobić, pewne rzeczy jeszcze są przed nami. Pan Adam pyta, witam panie prezydencie, mam pytanie odnośnie Sylwestra, czy ja jako taksówkarz mogę w Sylwestra pracować? Panie Adamie, no wydaje mi się, że tak. Natomiast no nie chcę ponosić odpowiedzialności za tę decyzję. Pan jest w pracy jako taksówkarz, więc sytuacja, że ktoś gdzieś się przemieszczanie nie jest w każdym przypadku zabronione. W tych uzasadnionych przypadkach można się przemieszczać. Natomiast wprowadzenie tego zakazu wychodzenia o 19 no dotyczy w mojej ocenie przede wszystkim tych, którzy nie są w pracy. Natomiast no, zapewne oznacza to, że może pan nie mieć klientów po prostu, ponieważ no, te osoby, które zawsze w Sylwestra podróżowały do znajomych, przyjaciół na różnego rodzaju imprezy, w tym roku po prostu ich nie będzie. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby był zakaz poruszania się taksówek, bo choćby, nie wiem, ktoś może potrzebować taksówkę do szpitala, bo złamie nogę i nie może się doczekać na karetkę, więc wydaje mi się, że zakazane to być nie powinno. Czekamy na pytania, ale widzę, że już nie ma pytań, zatem bardzo dziękuję za te wszystkie, które tu dzisiaj padły. Na koniec chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Przede wszystkim spokojnych świąt, abyśmy mogli o tej pandemii choćby na chwilę zapomnieć, skupić się na naszych najbliższych, abyśmy pamiętali o tych, których być może nie będzie przy naszym stole, żeby do nich zadzwonić, żeby być może zawieźć im jakieś zakupy, szczególnie seniorów, osób starszych. Dla wielu będzie to trudna Wigilia, mamy tego świadomość, ale pamiętajmy, żeby czuć się blisko, czuć się duchowo połączonym z tymi, o których nam zależy, czy o których chcielibyśmy przy okazji świąt zadbać. Oczywiście życzę wszystkim takiej nadziei na przyszłość, że ten nowy 21 już rok będzie lepszy, że wyjdziemy z kłopotów, że my nie będziemy musieli martwić się o pracę, o to, z kim zostawić nasze dzieci i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie problemy pojawiły się właśnie trochę nagle, razem z wirusem, razem z tą sytuacją, której się przecież rok temu w święta jeszcze nikt za bardzo nie spodziewał. Więc życzę tego spokoju, życzę też radości i takiej nadziei na to, że rzeczywiście będzie lepiej i że wszyscy, jako mieszkańcy Szczecina, też poradzimy sobie z tymi problemami i abyśmy z nadzieją mogli wchodzić w nowy 21 rok. Do zobaczenia na kolejnym czacie w 2021 roku.